Ty już mnie chyba wcale nie kochasz. Ile razy tego typu słowa musi usłyszeć mąż od swojej żony? Chociażby nawet bardzo, bardzo się starał, aby jego małżeństwo było piękne. Skąd to wynika? Zapewne stąd, że miłość oczekuje, że będziemy ją pokazywali w różnych chwilach dnia i nocy. I niby o tym wiemy, ale pęd życia sprawia, że zamiast rozpalać naszą miłość do czerwoności, to skupiamy się tylko na podstawach, na takim minimum. Dlatego w tym wideo chciałbym zebrać kilka argumentów i kilka sposobów, jak sprawić, aby nasza miłość małżeńska była tak jak w narzeczeństwie, żeby była źródłem satysfakcji i radości. Nasza biologia mówi sama za siebie. Mamy 5 zmysłów. Wzrok, słuch, węch, smak oraz dotyk. I dlatego miłość naszego współmałżonka powinniśmy widzieć, słyszeć, czuć, próbować i dotykać. Każdy ze zmysłów jest nową przestrzenią do doświadczania i okazywania miłości. Co to znaczy widzieć kogoś miłość i dawać widoczną miłość? To nic innego jak dostrzegać dobro w kogoś działaniu. Niby to jest oczywiste, ale nie takie proste, dlatego że przeważnie oczekiwalibyśmy, aby ktoś dawał nam coś na takim poziomie, na jakim my tego chcemy. Czyli jakbyśmy mu wyznaczali, oczekiwali, że on będzie wręcz odczytywał nasze myśli i nasze pragnienia. A przecież w życiu tak nie jest. On na swoim poziomie różne rzeczy nam daje. I sztuką jest, abyśmy potrafili na chwilę się przy tym zatrzymać, to docenić. A z drugiej strony widoczna miłość również od nas wymaga, aby na naszej twarzy pojawił się uśmiech. Czasami nawet pośrodku różnych trudności i napięć. To będzie walka, ale jest to możliwe. Słyszalna miłość to nic innego jak okazywanie sobie wdzięczności i mówienie wielu komplementów. Niby banalna rzecz, ale zobaczmy, jak często o tym zapominamy. O tym nawet sztampowym dziękuję po posiłku, a to sprawia ból, bo lubimy być doceniani, szczególnie kiedy ktoś dostrzeże, kim my tak naprawdę jesteśmy i za to nam podziękuje. Nie chodzi o jakieś sztampowe, napompowane, wylukrowane słowa, które może i dobrze brzmiące, nie do końca będą oddawały to, kim jesteśmy. Chodzi o to, aby ktoś trafił w punkt, dostrzegł te nasze małe i ogromne wielkości i przy tym się zatrzymał. Wtedy nawet możemy usłyszeć komentarz: naprawdę zauważyłeś to? I pojawi się autentyczny uśmiech. Miłość, którą można spróbować, to nic innego jak realizacja popularnego powiedzenia: przy żołądek do serca. A każdy człowiek lubi dobrze zjeść, nie tylko mężczyźni. I tutaj bardzo ciekawe świadectwo daje mój brat i moja bratowa, którzy zawsze jak idą na zakupy, a robią je obydwoje, to kiedy po nich wracają, to podchodzą, całują swojego współmałżonka i mówią: kupiłem coś dla ciebie. Na przykład brat mówi: kupiłem dla ciebie czereśnie, a bratowa: kupiłam dla ciebie zagęszczone mleczko. Zobaczmy, że te 4 receptory, które mamy na języku, czyli smaki słodki, słony, gorzki i kwaśny, są w stanie tak wiele przekazać. Nie tylko różnorodność smaku, ale troskę o to, że chcemy, aby komuś było dobrze. Miłość, która pachnie, to patrząc od strony biologicznej, bardzo skomplikowany i różnorodny sposób odbioru drugiej osoby. Biolodzy dowodzą, że w naszym ciele są setki receptorów, z których każdy odczytuje inne cząsteczki. Więc jeśli Bóg skonstruował tak świat i dał nam taki skomplikowany sposób odbioru i taki skomplikowany zmysł, to oznacza, że nie możemy go pominąć w naszym sposobie wyrażania miłości. I pamiętam z mojego życia wiele osób, które po zapachu rozpoznawałem. Wychodziłem na klatkę schodową i czułem, kto przed chwilą nie uszedł. I w takim sensie zapach jest na swój sposób okazaniem kogoś obecności, a wiemy, że obecność w miłości jest niesłychanie ważna. Dlatego pachnijmy dla naszych bliskich,
Niech pachnie zarówno skóra, jak i ubrania i niech to będzie specyficzny zapach, który będzie nas opisywał. Miłość poprzez dotyk to jedna z najbardziej oczekiwanych przez nas form miłości. Dlatego, że tak jak jest zły dotyk, tak również i występuje dobry dotyk, który sprawia, że czujemy się zaakceptowani, kochani, zrozumieni. I czasami jedno przytulenie jest w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości, odsunąć tęsknoty, sprawić, że będzie nam dobrze. Dlatego ważne, abyśmy się przytulali. Tym bardziej, że poprzez dotyk możemy odkryć różne cechy przedmiotów, w tym również ludzkiego ciała. Naukowcy mówią, że w skórze są tysiące receptorów, więc mamy naprawdę ogromną liczbę punktów, poprzez które możemy siebie poznawać. Tak też i opuszki palców, w których jest najwięcej tych receptorów, mogą stać się pewną bramą, pewnym portalem, który pozwoli nam wejść do świata, który jest ukryty pod ludzką cielesną powłoką.